Polskie media popełniają straszny grzech kolportowania takiej świadomości, propagowania takich treści, które szkodzą ludziom. Więc na pytanie, o czym milczą, odpowiem za chwilę. Ale najpierw to myślę, że trzeba powiedzieć, czego jest za wiele, czemu poświęcają uwagę polskie media. I nawet nie będę mówić o tym, że polityka prawie wyłącznie dominuje, a potem jakieś treści papkowate w postaci rozrywki byle jakiej. Natomiast na przykład uważam za karygodny błąd reklamowanie leków, reklamowanie niezdrowej żywności, czyli dokładnie tego, co rzutuje na mentalność, na rozwój, na świadomość ludzi. Naszemu społeczeństwu potrzeba, owszem, bardzo wielu treści, ale dokładnie odwrotnych. Na przykład potrzeba wiedzy o dobrym układaniu relacji między ludźmi, o dobrym życiu w rodzinie, nie o złym życiu, o tym, w jaki sposób promować odpowiedzialność za siebie. I oczywiście nie może się to odbywać metodą wykładu, albo kazań, albo jakiegoś kaznodziejstwa, ale jakieś programy, jakieś treści, które by miały charakter propagowania tych zdrowych sposobów na życie, zdrowego stylu życia, byłoby bardzo potrzebne. Myślę, że zdrowy styl życia w ogóle nie istnieje, z wyjątkiem jakichś niszowych pisemek, które się tym zajmują. Ja akurat pisuję w jednym z takich pism, nazywa się Moda na zdrowie. Ponieważ nawet taka masowa prasa kolorowa, że nie powiem kobieca, ale męska też, takie jak Sukces, czy GQ, czy jakieś jeszcze tego typu pisma, one w gruncie rzeczy zajmują się promowaniem stylu życia, który powolutku na świecie zaczyna być negowany. Jeszcze nie odchodzi do lamusa, ale już co światlejsi ludzie chcą powstrzymać falę walki o sukces, wyścigu szczurów, tempa, tego stresowego gonienia za sukcesem. Tego w polskich mediach brakuje. Nie ma tam, nawet w sposobie, w jaki media prowadzą, czasami wprowadzają jakieś tematy, takie bym powiedziała wartościowe, ale zwykle, mogę dać swój przykład, jak jestem zapraszana do którejś tam z publicznych telewizji albo jakaś gazeta chce mojej wypowiedzi, to na to otrzymuję 20 sekund. Minuta, to już jest góra. I dyskusje na ten temat polegają na tym, że się sygnalizuje, że temat jest. Natomiast prawie nigdy nie ma czasu na to, żeby wypowiedzieć się, żeby uzasadnić, żeby wysłuchać argumentów. No i to jest wielki błąd, bo ludzie, widzowie, odbiorcy mediów muszą zostać przekonani, a nie usłyszeć hasło i wracamy z powrotem do takiej papki, która nie przynosi tych wartościowych treści. Myślę, że również moją bolączką osobistą jest bardzo zły stan trzech resortów, trzech dziedzin w Polsce. Pierwsza to jest sądownictwo i prawo, druga to jest edukacja i szkoła, i trzecia to są kobiety. Kobiety jako część społeczeństwa, która jest spychana do kruchty, do domu, do alkowy, no i w najlepszym razie do usług. Prawo i sądownictwo to jest jakaś koszmarna impotencja u nas. O tym się prawie nie mówi. Mamy tak złe regulacje, mamy tak nieefektywne nawet realizowanie tych regulacji. Więc no to nie by się marzyło, żeby pewnego dnia media zaczęły o tym mówić. Jest jeszcze jedna rzecz, którą może na koniec zostawię. Mianowicie, nasze media są katastroficzne, sensacyjne,
negatywistyczne. Właściwie dobra wiadomość prawie się nie pojawia. Natomiast epatuje ta cała sfera mediów wszystkim, co jest sensacyjne, groźne, plugawe, zbrodnicze, przestępcze, złe. No i to też nie jest cała prawda o naszym życiu, bo w naszym życiu dzieją się również wspaniałe rzeczy. Ja osobiście, oprócz działania w różnych sferach i dziedzinach publicznych, zajmuję się zawodowo, jako psycholog, psychoterapeutka, zajmuję się terapią uzależnień. I przez kilkadziesiąt lat mam okazję obserwować, działać zawodowo w dziedzinie terapii na przykład alkoholików, narkomanów. Polska ma jedno z najlepszych, najlepiej rozwiniętych struktur w tej dziedzinie, na świecie. O czym w ogóle nikt nie wie, bo wszyscy się dowiadują tylko o jakichś negatywnych przykładach. Natomiast prawie w ogóle nikt nie zdobywa się na to, żeby powiedzieć ludziom: hej, umiemy to robić. Jeżeli ktokolwiek ma problem, to proszę się zwrócić. Są fachowcy, są świetne placówki. Tysiące ludzi znajdują pomoc. Wychodzą z uzależnienia po prostu cudownie. Ponieważ na ogół, jak się robi czy film, czy reportaż, czy program, czy audycję na temat na przykład alkoholizmu, to się pokazuje rynsztok, nędzę ludzką i właściwie katastrofę. I to jest też zła prawda, bo ona jest tylko częściowo prawdą.